Witam Was serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym zagram w grę piłkarską International Soccer z 1983 roku. Z tego oto Cardidge'a. Serdecznie zapraszam. Dobrze, Cardidge mamy wsadzony do komodorka. Wybieramy drugą pozycję z Cardidge'a. Tak, autorstwa Andrew Spencera z 1983 International Soccer. Jedna z moich pierwszych gier. Także zaraz sprawdzę swoje umiejętności. Wybiorę jakiś poziom, powiedzmy, nie najłatwiejszy, bo troszkę pamiętam, jak się w to grę grało, więc myślę, że siódemka jest optymalna. Mam nadzieję, że wstydu nie przyniosę i uda się coś strzelić, a może i nawet mecz wygrać. Tak więc dwie połówki. Każda z połówek trwa po 200 sekund. Także zaczynamy, startujemy i strzelamy bramki. Dobra, lecimy z tym koksem. Pięknie główkuje. Poprzeczka! Niesamowite. No, idźcie na niego. Ja cię kręcę. Podałem mu to jeszcze. No! No! Ja cię, super. No niestety, przegrywam. 1 do 0. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Ja miałem poprzeczkę. Nie strzeliłem. No więc straciłem bramkę. Ale jeszcze 150 sekund. Pierwsze połowy. Spróbujemy coś strzelić. A, to było źle podane teraz. No niestety. No. No co jest? Aut dla przeciwnika. No, przejmij to. Tak jest. Ajajaj. Nie udał się zwód. Jesteś tu? No. Jakbym to wybronił, to ja nie wiem. Brzuchem. Brzuchem to wybronił. No nie, minąłem się. Gdybym się nie minął, to byłaby pewnie bramka. A ten nie był znowu podświetlony. I nie mogłem nic sterować. No, rzut rożny. Rzutów rożnych to ja nie pamiętam jak się. Jochcie, zaś brzuchem. Ręce do góry, a on wyskakuje brzuchem broni. Niesamowite. Niesamowity bramkarz. Zamiast wybijać pięściami, to on ręce do góry i brzuchem wybija. No. Czekaj, ile razy jeszcze mu brzuch przyładuje. Ciekawe, ile razy. Chyba będzie koniec pierwszej połowy. 4, 3, 2, 1. Dobra. No dobra. No. Festiwal niewykorzystanych sytuacji z mojej strony. Oni praktycznie chyba raz byli na mojej połowie, pod moją bramką. No ale tak to jest, niestety. Piłkarskie poszukadło sprawdza się w 100%. Zobaczymy, może się uda w drugiej połowie coś strzelić. No, piłkarze już na murawie.
Pełny stadion, mnóstwo widzów. No to zaczynamy. No, gwizdać sędzia, gwizdać. Dobrze. Byłeś tu? Byłeś tu. Nie. Słupek. To jest niemożliwe. Znaczy to mnie w tej grze zawsze denerwowało. Że można było na kilka wariantów podbiec pod bramkę, a zawsze się trafiło w słupek. Albo w określonej odległości. Dobrze, dzięki. Dokładnie podałem. No! Jest! Nie wiem jak ja to strzeliłem, ale jest. Dobra, jest. 1-1. Publika szaleje. To cieszy. Dobra, mecz się zaczyna od początku. Do kolegi, brawo, jedziemy. Ten bramkarz to jest niezawodny. Wspaniały odgłos odbijającej się piłki od murawy. A jak? No nie przejąłeś mu tego. Dobra, teraz idziemy, kontra. Kolega z prawej, proszę cię bardzo. No idź, 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 idź. Nie tak, nie tak. No teraz tu trójkę są na dole. Dobra. Nie no, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Musiałbym potrenować strzelanie bramek. Nie, jeszcze w niego. Co za pech. Nie no. W końcu. Zlitował się chyba. 2-1, pięknie. Może się to uda utrzymać. A może się i coś strzeli. No. Mierzył, mierzył. Górny róg bramki, ale niestety przemierzył. 8. No. 5. Pięknie, 3-1. No, to okazałe zwycięstwo na 7 stopniu trudności po tylu latach przerwy. To musi na pewno cieszyć. Także tu jeszcze poczekamy na dekoracje moich zawodników. Zaraz pojawią się na murawie. Tak, oto i oni, zwycięzcy dzisiejszego meczu. No i pierwsza dama retro, polskiej sceny retro, wręcza puchar. Dziękujemy bardzo pani. Także w tym odcinku byłoby to na tyle. Do zobaczenia. Cześć.